Cześć. Zacząłem ostatnio chodzić na basen u mnie w mieście. Tam nie ma nic specjalnego na tym basenie. Jest jakiś taki średni basenik dla dzieci. Jest oczywiście zjeżdżalnia, są jacuzzi, sauny. No i 25-metrowy basen, na którym czasem odbywają się jakieś zawody. Słyszeliście pewnie ostatnio o tej aferze, że skraca się baseny o 2 cm, żeby nie zatrudniać dodatkowych ratowników. U mnie nie ma tego problemu, zawsze jest 2 ratowników. Co prawda nie ma ich na basenie, tylko są schowani u siebie tam w pokoiku, ale gdyby ktoś się topił i głośno krzyczał, to pewnie by mu pomogli. Ale nie to jest na tym basenie najciekawsze. Od niedawna można tam wchodzić bez czepków. No co jest pewnym udogodnieniem dla niektórych, niektórym to przeszkadza, no to już jest kwestia gustu. Ja wolę pływać bez czepka, mam krótkie włosy, także to nie jest czepek mi specjalnie potrzebny. Tym bardziej, że nie bije tam rekordów świata. Ale przez to, że można pływać bez czepka, dołożyli jakieś 10% stężenia chloru w wodzie. Kolejne 10% chloru pewnie pozwalałoby świecić w ciemności już. No ale nieważne. Najciekawsze jest to, że no oczywiście przy kasie, tam gdzie wydają kluczyki i w szatni, jest wielki telewizor. No ten telewizor miał służyć do tego, żeby tam pokazywać reklamy różnych firm z mojego miasta, które no, chcą się zareklamować na basenie. Ale chyba nie było specjalnie dużej ilości chętnych, ponieważ zazwyczaj lecą tam powtórki trudnych spraw, ukrytej prawdy, czasem jakiegoś szpitala czy czegoś takiego, na dobre i na złe. No, jaka powtórka jest w telewizji, to na pewno jest również na basenie u nas. Najlepsze jest też to, że te wszystkie panie w kasie i w szatni nie zauważają cię, kiedy tam podejdziesz, bo są zapatrzone w ten telewizor. Wczoraj na przykład podchodzę do okienka, pani się oczywiście jest ustawiona do mnie tyłem, oparta na fotelu i ogląda sobie na dobre i na złe odcinek tam chyba 14. Było tam jeszcze w każdym razie sporo aktorów, którzy teraz już nie żyją. No i tak stoję minuta, dwie. Mówię, kurczę, czas mi się kończy, nie będę płacił za drugą godzinę przecież. No i znacząco chrząknąłem. No ona nic. No dobra, no mogła nie usłyszeć, był szum, bo tam dzieciaki z podstawówki też mają lekcje pływania, ale o tym później. No i no to zapukałem w tą szybkę. Ona odwróciła się i spojrzała się na mnie tak, jakbym zabił jej rodzinę. No nie wiem, no może był kulminacyjny moment tego odcinka, no to mogła powiedzieć, że za chwilę, ale no ja jestem dosyć skąpym człowiekiem, nie będę płacił za kolejną godzinę stania w kolejce. No ale wreszcie, obrażona bo obrażona, obsłużyła mnie tak jak powinna i wróciła do oglądania serialu. Teraz ja wrócę do tych dzieci z podstawówki. Przebieram się w szatni, po jednej stronie szafek, po drugiej stronie są te dzieciaki i nagle słyszę coś takiego. Ty, Maciek, powiedz naszej pani, że zgubiłem spodnie. Myślałem, że się tam przewrócę, jak to usłyszałem. Jak można zgubić spodnie w ogóle? No jak? Oczywiście przeszukali całą szatnię wzdłuż i wszerz, a spodnie znalazły się w szafce obok. To by było na tyle. Może wy macie jakieś historie z basenu? Co sądzicie o moich historiach? Wypowiedzcie się w komentarzach. Nie zapomnijcie również ocenić filmiku poprzez danie łapki w górę, jeżeli się podobał. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.